cały Gen Z, to generacja Z, oni zaczynają bardzo aktywnie konsumować luksus, czyli kupować autentycznie marki luksusowe. Marki, które w ogóle nie są zainteresowane tym, żeby były znane szerokiej grupie odbiorców. Ta sfera doznań jest kluczowym wyznacznikiem wyboru marki. Kacper Bisans przedstawia. Co jeszcze jest, jakie są jeszcze inne inwestycje, które uważasz, że są ciekawe? Są jeszcze jakieś takie? Są inwestycje w alkohole rocznikowe, markowe. Jest to bardzo ciekawy artefakt inwestycyjny. Są to właśnie owoce wszelakich kolabów, czyli współprac pomiędzy markami i artystami. I takich limitowanych kolekcji. Ale mogą to być także kolekcje czysto ubrań. To, na co warto zwrócić uwagę, to na strategię dużych marek premium i luksusowych, które w tej chwili także czytając rynek, w zasadzie może nie wszystkie, ale większość z nich, z tych roztropnych, przenosi się jeszcze wyżej w luksus. To jest scenariusz, który realizuje na przykład Mercedes, który przenosi się z premium i lekkiego luksusu dalej wyżej w luksus, obcinając te dolne segmenty. To samo robią, mam ogromną słabość do brytyjskiej motoryzacji i to samo robią brytyjskie marki. To co się dzieje z całą stajnią Land Rovera. Mhm. I tutaj, patrząc na ten trend... Bardzo fajne meble. Nie, bo te auta są piękne, tylko że dużo stoją, mało jeżdżą. Jeździłeś nimi? Tak. Którymi? Velarem. I jak? Nie, auto w środku wygląda jak jacht. To ja, bardzo mi się podoba. Tylko, tak, że... jeździłam 2 lata Velarami i F-Pace'ami Jaguara. Miałam z tego ogromną radość. Nie zdarzyło się zepsuć? Teraz się nowe... A tobie się psuły? Znaczy, ja nie miałem swojego, akurat bliska osoba miała. Mhm. Natomiast znam wielu właścicieli i wielu z nich... Historie przeróżne od tego, że w 25 miesiącu auta silnik się psuł, czyli serduszko, przez takie typu, że elektronika i co chwilę na serwisie nie można jeździć. Mhm. Ale jeżeli chodzi o piękno tych aut, to na przykład Velar w środku wygląda diametralnie inaczej niż inne auta z podobnego segmentu. To prawda, jest bardzo wyrazisty. Tak, i wyrazistość jest jedną z taka dygresja, to wiesz, to, największych zalet marek luksusowych. Im bardziej spójna i wyrazista marka, tym wyżej może wejść po tej drabinie luksusu. Okej, bo przerwałem ci powiedzieć, że brytyjska motoryzacja cię chwyta za serce, tak? Także zmierza tylko w górę. I to jako, że to jest też takie koło zamachowe. No i tak byśmy się zastanowili, no dobrze, to jest teraz taki trend w kierunku luksusu, ale ten trend może zgasnąć za 2-3 lata. Mhm. Teoretycznie tak, niemniej jednak trudno byłoby na to spojrzeć w taki sposób, biorąc pod uwagę, że wiele marek przynosi się jeszcze wyżej w obszar luksusu. Jeżeli spojrzymy na tempo wzbogacania się społeczeństw, ale także na ogromnie silny trend, który mnie zresztą bardzo cieszy, że cały Gen Z, to generacja Z, która już na koniec tej dekady będzie ważyła ponad 30% w konsumpcji luksusu. Gigantycznie. Nie wiem, czy wiesz, że oni zaczynają bardzo aktywnie konsumować luksus, czyli kupować autentycznie marki luksusowe, gdzie chciałem to spytać 15. zaraz. To są dzieci luksusu, to młode pokolenie zdecydowanie jest w tym trendzie kupuj mniej, a lepiej. A rzeczy jakościowe, a rzeczy, które wyrażają ich osobowość i przez które oni mogą siebie wyrażać. I ten luksus się zmienił bardzo mocno z takiego epatowania, błyszczenia, oszałamiania innych, na sprawianie sobie przyjemności i doznawanie, czyli na tę sferę wewnętrzną. I już nie patowanie logo,
tylko rok do roku, znowu rok do roku, ale to tylko pokazuje, skoro rok do roku są tak mocne rzeczy, o których tutaj wam opowiadam, tylko pokazuje, jak silna jest ta zmiana. Tylko rok do roku zmieniło się o 54%, zmniejszyła się powierzchnia używanych logo przez marki. Zarówno w brandowaniu rzeczy, jak i w brandowaniu reklam, przekazów. W tej chwili marki luksusowe, nawet robiąc kampanie reklamowe, kręcą przepiękne spoty, w których sama marka jest gdzieś w domyśle. Chodzi bardziej o pokazanie świata marki, o pokazanie pewnego lifestyle'u, piękna, filozofii, ale takiego tej magii świata i dopiero potem jest znaczenie, a to my. Mhm. A nie odwrotnie takiego epatowania od pierwszego do ostatniego kadru, martwienia się brand managera, czy marka jest na pewno widoczna na 3/4 ekranu, tak żeby nikt się nie pomylił, że to są ich chipsy albo nie ich chipsy. Mhm. Czy też dowolny inny napój, kosmetyk, cokolwiek tam sobie wstawicie. I to pokazuje, że ten trend jest, tak trudno jest mówić generalnie o nieuchronności biznesowej, tak tutaj myślę, że dosyć dużym spokojem można powiedzieć o tym, że to jest trend, który będzie się utrzymał bardzo, bardzo długo. Mhm. Ogrom tematu, mam masę pytań. Dalej. Masę pytań. Niezmiennie. Od, Jak zrobić ze Slavi markę luksusową? To też porozmawiamy, ale bardziej... Rozkminiamy case tutaj przed kamerą, czy za kamerą? Zaraz możemy, ale to spoko. Tylko, że ja chcę twoje myśli łapać i tam jest bardzo kilka proszę. Tematów. Za chwilę wrócimy do osób młodych, to jest bardzo ciekawe. Ale parę razy pojawiło się w twoich wypowiedziach marka premium bądź luksusowa. Mhm. Czym one się różnią? Mhm. Bo myślę, że mało osób takie rzeczy widzi jakąś wyraźną granicę. Tak, jeżeli chciałbyś taką wyraźną, czerwoną granicę z wykrzyknikiem, to ja jej nie umiem postawić. Nie wiem, czy ją się da postawić. A przemijają ją. Natomiast jest coś, co jest piramidą luksusu. Jeżeli sobie weźmiemy marki, na przykład marki zegarków, albo marki samochodów, albo marki, tutaj wybierzmy sobie dowolny segment, szampanów. Mhm. Możemy zrobić sobie taką piramidę i u podstaw są te budujące te kategorie, czyli takie marki, które są znane wszem i wobec i te, które są już doświadczane, czy były przywiązane do doświadczenia, doznania wielu osób, wielu odbiorców. Z autami myślę, że to, samej, tak ci wtrącę, tylko myślę, że z autami, jak ktoś tam się troszkę interesuje, wydaje mi się, że to jest intuicyjne. W sensie, że są... W każdym obszarze to jest intuicyjne, tak? jeżeli tylko się przyjrzysz temu obszarowi. Teraz możemy sobie zrobić rozumiem, że na samej górze mamy... A na samej górze, sam czubek tej piramidy, to są marki tak zwane, wręcz już bespoke, czyli robione na miarę znane, marki, które w ogóle nie są zainteresowane tym, żeby były znane szerokiej grupie odbiorców. Mhm. Marki, które trafiają wyłącznie do bardzo wąskiego segmentu odbiorców. I tutaj możemy przywołać taką markę Cheval Blanc, Biały Koń, markę hoteli zrobionych przez właśnie koncern LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy. Jest ich 5 na świecie. I to nie są hotele, które się będą reklamowały, będą jakoś mocno rozprzestrzeniały wiedzę o swojej marce. Co więcej, ich logo, wyhaftowany konik i litery C i B od Cheval, Heval przez CH, czyli koń, Blanc, biały, są takim logo, które większość nawet osób mocno obeznanych w świecie marek premium i luksusowych będzie kompletnie nic nie mówiło. Ale dla tego koru, dla tego rdzenia tych ludzi najbardziej wyrobionych, bardzo często najbogatszych, ale też tych, którzy szukają takich bardzo wyrafinowanych doznań, to będzie świadectwo tego, że osoba, która ma ich rzecz, czy ma ich logo, czy ma etykietę z tego hotelu, to będzie takie, ta się zna. Mm-hmm. To jest taki klub dla wtajemniczonych. Taki jak nasz Luxury Mastermind Club. Ach. Też nie chcę, żeby o tym wiedzieli wszyscy. Znaczy nie chcę. Nie mam z tym problemu, ale to nie jest coś, co nie jest moją intencją. Jest budowanie świadomości masowej, takiej jak jogurt ze znanej sieci sklepów. Bo to jest, zrzeszenie ludzi z pewnego obszaru i to ma być do nich trafiać. Okay. Klub dla wtajemniczonych. Rozumiem. Ale mam pomysł na produkt. To jest może nawiązanie do tych okularów.
jest szminka. Nie? Mhm. Zakładam, że szminka ma mieć kolor i ma mieć trwałość. Ma mieć jakiś wygląd, być może również w kosmetyczce czy gdzieś. Pewnie znajdziemy jeszcze parę parametrów, ale nie widzę ich aż tak dużo. Szukam takiego produktu, nie? I teraz, czy tam też jest jakaś wielka różnica między premium a luksusową marką? Tak, stąd był mój chytry uśmieszek. No, widziałem właśnie, więc pytam jako laik, jako mężczyzna, więc to mnie ciekawi. Przeniosę to na obszar, w którym się możesz czuć pewniej, czyli wróćmy do tych samochodów. To tak byś powiedział, no dobra, samochód ma mieć kierownicę, cztery koła i dach. Okej, ale umówmy się, ale mówimy cały czas o tym samym. Ale umówmy się, że obiektywnie samochód ma zmiennych dużo więcej niż szminka. Jest dużo bardziej skomplikowanym produktem, więc musiałbyś mi to odnieść do czegoś, musiałbyś mi to odnieść do, nie wiem, żelu pod prysznic. Mam być brutalna? Bądź. Bijmy się na słowa. Nie, w ogóle się nie bić, popatrz. Dawaj. Zobacz, jest skoda. Ja mogę być leszczem w temacie, ale nie, jest na to gotowy. Cudownie, ale w ogóle nie jesteś leszczem w temacie, tylko fantastycznie, że jesteś tak otwarty na zadawanie pytań. Zobacz, mamy Skodę i ta najwyższa Skoda to jest Superb? Superb. Chyba tak. Kocynowo jest w stanie prawie Macana już w Porsche, no. Bazowego. Wiesz, że są dwa samochody, które mają schowek na parasolki w tylnych drzwiach. Superb i Rolls Royce. Dokładnie, brawo. Tylko czy jakkolwiek, z całym pozdrowieniem dla włodarzy marki Skoda, czy miałbyś kiedykolwiek poczucie, że kupisz ten samochód i będziesz czuł, że jedziesz samochodem luksusowym, mimo tego, że on jest świetnie wykonany? W zasadzie, gdyby mu zmienić znaczek, naprawdę wyłącznie znaczek, to on byłby uznawany za samochód luksusowy. Premium. Nie, czy za luksus, tak. Okay. Czy myślę, że gdybyśmy mu wsadzili znaczek i oznakowania z marek powszechnie uznawanych za luksusowe. Czyli na przykład? Nie, to nie chcę, żeby się ktokolwiek... Pytam dlatego, tak, że... Zostańmy z tym, może Rolls Royce to jednak ma bardzo charakterystyczną. Ale tak, ale z tych marek absolutnie luksusowych, to wnet ten samochód byłby pozycjonowany i mógłby śmiało podnieść cenę jeszcze trzykrotnie, i nikt naprawdę by nie zmarszczył brwi. Kompletnie. Co więcej, też się dziwiłem jakoś tą Superba. Tak. Co więcej, myślę, że jeszcze byłyby na niego zapisy i kolejki. Mhm. I podobnie jest ze szminką. Czy podstawową funkcją szminki jest istotnie pokolorowanie ust, ich nawilżenie i przyodrobienie szczęścia, zachowanie koloru na jak najdłużej? Istotnie. Tylko czy te funkcje możesz dostać w szmince, która kosztuje kilkanaście złotych? Tak. Mhm. Czy z pewnego ma i czy jest jakakolwiek czysto racjonalna, czysto taka matematyczna przyczyna, dla której większość kobiet ci znanych z twojego towarzystwa wydaje na szminkę przynajmniej 10-krotnie więcej? Pewnie nie. Mhm. A czy namówisz swoją żonę, żeby kupowała szminkę za kilkanaście złotych, albo ośmielisz się jej przynieść pakiet szminki? Kochanie, zobacz, ale w cenie tej twojej jednej kupiłem ci 10. Zabukuj sobie miejsce na kolację na mieście. Hmm? Mm-hmm. I to jest tak samo jak z samochodem, tak samo jak z wieloma innymi rzeczami, że jest pewien obszar obiektywnych cech, czyli jakość samego materiału. Mm-hmm. I czy ta koszula w tej jakości materiału, która naprawdę mnie zdumiewa, i nic nie mam kompletnie za promowanie akurat tej koszuli, bo miałem ją dzisiaj po raz pierwszy na sobie, jestem zdumiona jakością, pozytywnie zdumiona. Czy gdyby ona miała logo znanego projektanta, to po samym dotyku w ogóle bym się nie zdziwiła, że to jest dokładnie ta jakość i spodziewałabym się ceny w euro. Takie same, tylko w euro. Myślę, że dużo wyższej. Mhm. Tak? I teraz to jest właśnie ta wartość marki. To jest to brand equity, o którym mówimy. To jest to, dlaczego marki się biją o wysokość brand equity, bo wtedy mają jak najwyższą wycenę rynkową, jak najwyższą możliwość przeniesienia czy umotywowania ceny dla konsumenta. Co więcej, ten konsument, ten odbiorca jest przeszczęśliwy, mogąc się zapłacić. Mhm. Kupuję to połowicznie. Wy dlaczego?
Dobrze, i teraz poczekaj, aż się poprawię i bo jedziemy. Kupuję sobie tam Skodę. Teraz będzie bitwa. Skodę Superb, nie? I nieważne, czy ja będę kierowcą, czy będę wolonym, tak? Bo tam z tyłu jest dużo miejsca, fajne auto. To, tak, bardzo fajne. Dawam taką tezę, że zwyczajnie ja tak robię, że ja potrafię zapłacić 100% więcej, żeby mieć plus nawet 10% więcej jakby dla mnie wartości. Bo chcę maksymalizować życie, jak najwięcej go chłonąć i czasem to się wiąże z pieniędzmi. I teraz, jeżeli ja będę jechał i będę widział logo Kury ze Skody, to tylko za to, żeby nie widzieć tego. Nie no, śmieję się, takie to jest. Nie wiem, co to jest, ale tak. Dobrze, nie będzie Kura ze Skody. To rozumiem, żeby tylko jej nie widzieć na przykład, tylko widzieć tam, nie wiem, koninka z Ferrari, nie wiem, ktoś lubi Audi, cztery kółka, cokolwiek, inne logo, to rozumiem, że za to płaci, tak? W przypadku szminki jest trochę inaczej, bo no okej, jest opakowanie, które masz i gdzie tam możesz zapłacić za to, że jest one w jakiś sposób wykonane ładnie i tak dalej, ale to jest jedyna zmienna i podczas użytkowania tego produktu już tej zmiennej nie ma, przy aplikacji jak najbardziej obsujesz, ale później już nie. Jak już jest jazda, to już nie. Tylko zobacz. I to jest o tym właśnie współczesny luksus. Nie to, bo jeździmy cały czas w tym kodzie poprzedniego. Niech widzą, czym jeżdżę. Poczekaj. Logo dla mnie to był przykład. Bo to może być tak, że jeżeli ta ładnie wykonana Skoda, tak, jest fajna, ale nie wiem, drzwi są troszkę inne niż w innym aucie, inny design, czy skrzynia biegów jest inna, czy choćby silnik w tej Skodzie super pewnie nie będzie miał aż tylu koni. Tam są takie zmienne, bo te logo to właśnie nie chodziło mi o logo. Nie chodziło mi o logo. Chodziło mi o przykład czegoś, że detal, z którym jadę trasę 5 godzin, będę obsował z tym przez 5 godzin i wolę mieć inny detal, tak? Freud by tej powiedział, wiesz chłopie, ale mówiłeś najpierw o logo, teraz nie ściemniesz, nie, chodzi o detal. Bo to najłatwiej, wiesz dlaczego? Bo trzymasz kierownicę. Tak. I to jest coś, co masz pod oczami. Ale może być dobrze, inne byś wytaczył cokolwiek. Chodzi mi o to, że tam jest szereg rzeczy, która może się podobać, tu się nie podobać. I na pewno tutaj dał sobie rękę uciąć, że gdyby jednak wziąć ślepy test i dać ludziom wnętrze Skody Superb bez loga i zdjęcie jakiegoś, nie wiem, S-klasy bez loga albo Rollsa, no to ludzie stwierdzą, że lepiej się czują we wnętrzu jednego z tych dwóch ostatnich. W przypadku szminki jest to prostszy produkt. I wyobrażam sobie sytuację, że ktoś bierze sobie hotel od białego konia, jedzie tam sobie Rollsem, ale na przykład ma szminkę, którą używa od 15 lat marki jakiejś bardziej no-name, która służy, która długo trzyma i ona kosztuje 49 zł. Wyobrażam sobie taką sytuację. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji w drugą stronę sobie też wyobrażam, że młodzi ludzie chcą mieć szminkę na przykład Chanel, ale nie dojedzą albo zjedzą zupkę chińską, tylko żeby ją kupić. To się teraz bardzo często zdarza, ponieważ samo doznanie jest, czy ta sfera doznań jest kluczowym wyznacznikiem wyboru marek i wyboru, czy samych marek, wyboru tego, czym się chcemy otaczać. To znaczy, samo to, w jaki sposób się czuję, będąc z pewnym przedmiotem, czy z pewną marką, i to nie chodzi naprawdę o cenę. Tylko pewne rzeczy do ciebie przemawiają, pewne nie. Bardzo to widać na przykład w butach. Zobacz, zwłaszcza młodzi ludzie mają absolutnego hopla na punkcie butów. Z pewnej perspektywy nie trzeba być pewnie Einsteinem, żeby wiedzieć, że większość tych butów jest produkowana dokładnie w tych samych miejscach i są niemalże tymi samymi modelami. Jakościowo są na pewno... Jakościowo są niemal identyczne, albo wręcz identyczne. Jeżeli chodzi o wygląd modeli, poza tymi najnowszymi, sportowymi, to te takie najpopularniejsze w tej chwili, najmodniejsze buty, takie półsportowo miejskie, wyglądają niemalże identycznie w markach no-name, w markach popularnych sportowych i w markach wysokich, luksusowych. W jednych kosztują 100 kilkadziesiąt złotych, inne kosztują 300, 400 kilkadziesiąt złotych, a w tych z tym z najwyższym znaczkiem kosztują parę tysięcy złotych. Albo parę tysięcy euro nawet w samych przypadkach. I to jest... Czy jest... Co kieruje wyborem? O tym możemy rozmawiać długo. Ale się zajmuję raczej tą drugą stroną. W jaki sposób zbudować taką markę,
żeby za ten sam produkt, którego wyprodukowanie kosztuje właśnie tych kilka dolarów, nie walczyć na półce o jedną złotówkę, tylko spozycjonować tak, żeby to kosztowało parę tysięcy złotych. Mhm. I żeby przy tej marży budować taką EBITDA, czyli taki wynik firmy, żeby można było spokojnie inwestować, żeby można było spokojnie zajmować się fajnymi rzeczami, ciekawymi, czyli współpracami z artystami, czyli także dbaniem o to, jaki zostawiamy ślad węglowy, czyli dbaniem o to, jakie będziemy robić kolejne modele, czy dobrze traktujemy wszystkich naszych podwykonawców i te wszystkie rzeczy etyczne, piękne, i mądre w biznesie. Które też kosztują i też są spadające ceny. Kosztują, oczywiście nie aż tak dużo. A ciągle EBITDA nawet po tych wszystkich inwestycjach, o których teraz powiedziałam, do dodatkowych tych ciekawszych, EBITDA ciągle zostaje dużo, dużo wyższa. Taka, o której marki segmentu masowego mogłyby wyłącznie pomarzyć. I na tym się znam, to umiem i takie marki buduję. Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.